Cześć! To jest ten dzień. Czekałam na niego od 14 listopada, czyli od momentu, kiedy zdałam prawo jazdy. Postanowiłam, że dzisiaj wyruszę w pierwszą podróż samotną. Mam do zrobienia w koło Komina jakieś 2 razy po 100 km. Jadę na południe od Poznania. Uciekam jak najszybciej z Eski. Będę chciała poruszać się po wioseczkach, czyli kierunek Puszczykowo, Dolsk, Śrem, Szalejewo. Te okolice. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Jest przed godziną 10, niedziela, dzisiaj będzie 18 stopni, więc mam nadzieję, że tutaj sobie poradzę. Najważniejsze osoby są o tym poinformowane, że jadę. No dobra, do zobaczenia z trasy. W Ademeku Żółtodzioba odcinek 205. Wracamy i tym razem chciałabym powiedzieć o tym panu. Jest XR. Yo. Decydując się na motocykl i na to, że będę jeździć w tym sezonie, miałam jedną dużą obawę, dosyć istotną. Chodzi o całą logistykę trzymania motocykla. Nie mieszkam w domu, który ma garaż, wielorodzinnym, który ma garaż. Mieszkam w bloku. Jedyne, co mam do dyspozycji, to tak naprawdę kawałek chodnika przy klatce schodowej. Aha. Czy mogę go jakkolwiek zabezpieczyć, ochronić, żeby się nie zniszczył, żeby nikt go nie ukradł? Jak to wygląda? Opcji mamy kilka. Zaczynając od autokasko, poprzez śpiwór z namiotem i spanie koło motocykla, co jest bardzo uciążliwe, i takie najprostsze postaci zabezpieczeń fizycznych naszego motocykla. Jeżeli nie mamy do dyspozycji zamkniętego parkingu, stróża i tak dalej, no to możemy się chronić takimi najprostszymi zabezpieczeniami. Ja wiem, że jak przyjdzie złodziej, to i tak przetnie wszystko. To jest prawda. Ale to już jest złodziej, który specjalnie czaił się na wasz motocykl, ma taki sprzęt, zaryzykuje, zahałasuje i to zrobi. Większość złodziei czyha na okazję i niejednokrotnie zdarzały się sytuacje, że skradziony motocykl odnalazł się kilkadziesiąt albo kilkaset metrów od garażu, z którego został skradziony, w krzakach porzucony, ponieważ ktoś go po prostu zaczął prowadzić i zostawił gdzieś, porzucił, później chciał po niego wrócić. Jak sobie z tym radzić? Najpopularniejsze zabezpieczenie naszego motocykla to disc lock. Czyli ja osobiście polecam disc locki z alarmem. Dobra, otwieramy go, przekręcam kluczyk. Teraz wiemy, że on już się zabezpieczył. I to jest ostrzeżenie, że ktoś go ruszył. Odpala się alarm i w zależności od disc locka jest on upierdliwy, coraz głośniejszy albo nie do wytrzymania. Okej, zrozumiem, że cała idea wszystkich praktycznie tego typu zapięć, tak, to blokowanie tarczy hamulcowej. Dokładnie tak, zapinamy go na tarczy hamulcowej. Ten disc lock, który mamy, to jest w ogóle pierwszy taki disc lock w Polsce, bo to jest nowa rzecz, którą zrobili. Do tego użyjemy także żyłki, która jest cennym elementem, ponieważ w momencie, kiedy wsiadamy, ona nam przypomni o tym, że mamy założone zabezpieczenie. Natomiast to można połączyć jeszcze z łańcuchem, ale jest to tylko i wyłącznie dobra opcja, kiedy ten motocykl faktycznie zostawiamy zawsze w tym samym miejscu, kiedy mamy jakieś barierki, lampę. Ja do lampy na przykład przypinałem swój motocykl. Mamy oprócz zablokowanej tarczy, zablokowany również motocykl, żeby nikt go nie przeprowadził. Rozumiem. Nawet kiedy podniesie koło, to on jest jeszcze zahaczony o tą lampę, tudzież inną rzecz. Nawet kotwę można sobie zamontować, jeżeli mamy swoje miejsce parkingowe. Od siebie dodam jeszcze taką rzecz. Łańcuch rowerowy, niby rzecz prosta, ale jeżeli weźmiemy dobry taki łańcuch rowerowy, który jest jednocześnie lekki, to nim możemy sobie zabezpieczyć nasz kask. Czyli kiedy jesteśmy na jakimś zlocie, albo chcemy zwiedzić jakiś zamek, lub po prostu iść zjeść coś do knajpy, nie chcemy brać kasku jednego lub dwóch ze sobą, obijać je, męczyć się z nimi i tak dalej, bo przeważnie jest to upierdliwe, to po prostu przekładamy taki łańcuch przez szczękę, przez kierownicę lub na przykład koło podnóżka. Mamy fajne elementy, gdzie możemy go zahaczyć i w tym momencie nasz kask jest zabezpieczony. Taki mały lifehack, który ułatwia nam poruszanie się. Cześć!
Jestem właśnie w trakcie swojej pierwszej trasy. Nie wiem, czy mnie słychać, bo strasznie wieje. Jest przepiękna przez Rogalin, przez Zbrudzewo. Totalna przyjemność z jazdy. Kiedy już zabezpieczymy lekko swój motocykl, to co zrobić dalej? Po pierwsze, fajnie, żeby on się nie rzucał w oczy. I po drugie, fajnie, żeby nie mógł cały czas na deszczu. Więc stosujemy pokrowiec motocyklowy. Pinio, co jest istotne? Pokrowce mają swoje rozmiary. Tutaj mamy rozmiar M. On może być nawet minimalnie za duży. Tu pewnie by wystarczyła S-ka, ale M-ka też na pewno będzie dobra. Nie ma być szczelny, on ma być odporny na promienie ultrafioletowe, UV. No i też ma być wodoodporny, ale też oddychać. Żeby nie może nie być tu szczelnie przykryty, bo będzie parowało i będzie się pojawiała korozja, jeżeli będzie dłużej stał. I kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, żeby nie zakładać takiego pokrowca na gorący motocykl. Gorący, mam na myśli kolektor, który może przypalić ten pokrowiec. Próbuj. Zakładamy. I teraz zwróć uwagę, że tutaj masz czerwone oczka. Dobra. One sugerują, że tu jest przód, to raz, a dwa, że to można też na kole zapiąć. Tu możesz sobie też nałożyć łańcuch. To możesz przez te oczka łańcuch przełożyć. Dobra. I felgi też nie zniszczysz. Od przodu zaczynasz to od lusterek, a potem resztę dociągniesz, nie? Dobra. Tutaj na lusterka zakładasz pokrowiec, ciach. On ma też na dole pasek, żeby spiąć. O! Tak, zobacz, Martyna. Jest na większy motocykl, nie? Czyli S-ka w zupełności by tu starczyło. Dobra. Ale M-ka też nie jest źle, łatwiej się będzie go zakładało. Warto też pokrowiec używać w garażach. Szczególnie w garażach podziemnych, które są dość często służą jako parkingi dla naszych motocykli. Pokrowiec się przyda, ponieważ bardzo mocno się tam kurzy. I to jest z reguły spaliny z kurzem, wszystko naraz. Zostawimy motocykl na tydzień, dwa nieruszany, nie poznamy koloru. It's thief prevention. Mamy swój motocykl zabezpieczony, schowany, jeździmy nim, jest fajnie, ale od czasu do czasu się wybrudzi. Czy możemy go myć na myjni? Pytanie nie bez przyczyny, ponieważ myjąc swój samochód wielokrotnie widziałam motocyklistów, którzy podjeżdżali na myjnię ręczną. I zastanawiałam się, jak, przecież tu mamy łańcuch, smary, tarcze, czy się nic nie stanie? Tak, to jest ważne pytanie, szczególnie jeżeli mieszkamy w bloku i tak naprawdę pod blokiem nawet nie wolno myć ani samochodów, ani motocykli, można za to dostać mandat, więc co robić? Od czasu do czasu trzeba również maszynę, jak widzicie, umyć. Trochę fele mamy brudne. Martyny nie ma, to zrobimy jej małą niespodziankę. Zajęliśmy na standardową myjnię. Warto chwilę odczekać, żeby silnik mimo wszystko wydechł. Trochę ostygły. Najpierw opuszczamy motocykl. Skupiajmy się głównie na plastikach, lampach, tarczach hamulcowych. Unikajmy też naszego łańcucha. Tam, gdzie są poprowadzone kable, wiązki albo na przykład gaźniki, tych miejsc bym unikał. Warto zachować pewien dystans, żebyśmy żadnego elementu w motocyklu nie uszkodzili. Dobra, trzeba go spryskać chemią. Niektórzy stosują standardową chemię, taką jaką mamy na myjniach, jednak ona może być trochę za mocna. Tutaj, nie tak jak w samochodzie, mamy dużo jakichś elementów plastikowych, nawierzchów gumowych i tak dalej. My użyjemy chemio D100, Felgenreiniger oraz do mycia całości motocykla Totalreiniger. Zaczynam od felg, tam jest jednak najwięcej zabrudzeń i niech ta chemia sobie podziała gdzieś tam na tych felgach trochę dłużej. To czas na Totalreinigera. Totalreiniger. Jeśli wasz motocykl jest wybitnie brudny, możecie chemię wspomóc gąbką, trochę motocykl doczyścić. Czas na spłukanie. Możemy to robić, ale pamiętajcie, jak ze wszystkim, z głową. A przyszedł czas na suszenie, a potem jeszcze płucowanie maszyny. Myślę, że Martyna się ucieszy z czystego motocykla. Mycie nie poszło na marne. Dobra. Okej, to były moje wątpliwości na dzisiaj, o których chciałam Wam opowiedzieć i które chciałam Wam pokazać. Mam nadzieję, że przydadzą się również Wam. Może macie swoje pytania. Chętnie na nie odpowiemy, chętnie przetestujemy nowe możliwości. Do zobaczenia. Nowe możliwości, co? Thank you.
Pierwsze 150 za mną, jest cudownie. Motocykl to fajny przyjaciel człowieka. Do zobaczenia z trasy.